Robert Janowski całym sercem popiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wieloletni prowadzący teleturniej Jaka to Melodia zaapelował o wsparcie Gdańskiego Centrum Krwiodawstwa. Dla prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, zranionego we wczorajszym zamachu, liczy się każda dawka krwi. Robert Janowski, znany Polakom z teleturnieju muzycznego Jaka to Melodia, zabrał głos w sprawie zamachu na życie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Gasił hejterów WOŚP, teraz prosi o oddawanie krwi. Robert Janowski apeluje o pomoc dla Pawła Adamowicza, znanego prezentera. Ogromnie poruszył wczorajszy zamach na życie prezydenta Gdańska. Janowski nie ogranicza się jednak do samych słów smutku i łączności w bólu. Paweł Adamowicz, jesteśmy z tobą. W związku z wydarzeniami w Gdańsku i koniecznością zabezpieczenia krwi prosimy o krew, zwłaszcza grupy ORHD, minus, napisał na swoim profilu na Facebooku Robert Janowski. Informacje o przygotowaniu do oddawania krwi dostępne są na stronie krew.gda.pl. Przeczytamy na niej w tym, jak się przygotować do oddania krwi. Przypomnijmy, według informacji zespołu lekarzy tuż przed godziną 13 stan zdrowia prezydenta Adamowicza pozostaje ciężki i nie rokuje, przynajmniej na razie, poprawy. Apel Roberta Janowskiego spotkał się z odzewem fanów. Wieść niesie się po sieci błyskawicznie. Internauci udostępniają i komentują wpis prezentera. Przeraża ten ogrom nienawiści, który się wylewa. Powtórzę jednak za niemenem, że mocno wierzę w to, że ludzi dobrej woli jest więcej, komentuje jedna z fanek. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku znajduje się przy ulicy Hoeny Wrońskiego 4. Od rana placówka jest oblegana przez mieszkańców, którzy przybyli oddać krew dla ranionego wczoraj prezydenta Gdańska.